Ej, Przemo, jak Google Scetusa podpiąć pod symulator? Czy da się podpiąć Google z Advanced Kita do komputera? Nie. Co, nie dasz? Ja nie dam rady. Potrzymaj moje migdałowe chococino. Jedziemy. Sprawa jest taka, że to są tanie gogle i niezależnie czy mówimy o tych betowskich, czy każdych innych w przedziale cenowym w granicach 200-300 zł, no ubogo tutaj z portami. Nie ma tu jak podłączyć sygnału obrazu. Mam jeszcze kilka innych par gogli, których no choćbyś chciał, to nie podłączysz do komputera. Nie ma gdzie wetknąć HDMI albo cinczy. Ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Jakiś czas temu znalazłem taką skrzyneczkę. To jest konwerter sygnału HDMI na sygnał analogowy input HDMI, output cinch. Jeśli to jest sygnał analogowy, to wystarczy jakikolwiek VTX, tani VTX, i ten sygnał analogowy możemy wysłać w powietrze. A następnie dowolnymi goglami po prostu go odebrać. No nie brzmi to jak skomplikowana robota. Ja biorę pod uwagę jeszcze to, że to woli latać i chłodzić się powietrzem, więc będę potrzebował jeszcze wiatraczka. A i tutaj mam taki wiatraczek. To jest trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma ręka, bo mam taką trzecią rękę z sześcioma łapami. To jest ósma ręka. Ja ją zdemontowałem sobie kiedyś, ponieważ nie potrzebowałem tej z wentylatorem. I tu jest wentylator normalny, ze 20 mm, zasilany z USB, czyli z 5V. Oho. Na początek sprawdźmy, czy to w ogóle ma szansę zadziałać. Tą kostkę trzeba zasilić. Zasilamy ją, co śmieszne, z mini USB. Nie z mikro, z mini. Nawet nie wiem, czy mam gdzieś taki kabelek. No ale poszuka się, poszuka. Wejście HDMI, wyjście analogowe. Tutaj się dzieje cała magia. No, tutaj obok cincha żółtego, żółty to kolor wideo, jest pad AV i tutaj właśnie przylutuje kabelek od VTX-a. Na VTX-ie trzy ogonki. Jeden to antena, trójżyłowy, wtyczka z trzema kolorami. To jest kamera. Tutaj żółty wideo, czerwone napięcie, czarny ziemia. I z tych trzech potrzebujemy tylko jednego, sygnału wideo, ponieważ tym z reguły zasila się kamerę, tymi dwoma przewodami. Ale my tej kamery nie będziemy zasilać, bo ta kamera już ma swoje zasilanie. To znaczy, jak podepniemy USB. Więc jedynie co wypadałoby zrobić, czarny i czerwony stąd, przylutować gdzieś tutaj do środka. Znajdę tu gdzieś 5V. O, jest 5V. Pięknie. Czarny, czerwony przylutujemy tutaj. Żółty przylutujemy obok tej cinczy. Podpinam wtyczkę i działa. No i jeszcze dla własnego bezpieczeństwa obok sobie postawię wiatraczek. Do dzieła. Może jeszcze o kosztach porozmawiajmy, bo o jakich pieniądzach tutaj w ogóle rozmawiamy, czy jest sens się tym bawić. VTX to jest VTX 03 od Ishina. On kosztował mnie jakieś 60 zł, używany. I on ma moc regulowaną od 25 do 200 mW. W ogóle to jest niepotrzebne. Można brać najtańszy, najsłabszy, 25 mW w zupełności wystarczy, żeby ten metr sygnał wysłać. Ten konwerter na Allegro kosztuje kilkadziesiąt złotych. 30, 40, w zależności od sprzedawcy. A wiatraczek, jeśli kupimy go bez łapy, tylko zwykły wiatraczek 5-woltowy, to jest wydatek na poziomie 7 zł. Całość powinna się zmieścić z dużym zapasem w 150 zł, a jak dobrze poszukać, to może i w setce. Dajcie mi tu kakałko. Rany, jakie to jest dobre. Wtyczki sobie zawsze odcinam z jakimś tam zapasem, żeby w razie czego móc je potem gdzieś wykorzystać. Ten czarny, czerwony niepotrzebny. Potrzebujemy tylko sygnału wideo.
teraz, jak to zrobić, żebyście to widzieli? Chyba się nie da. Także musicie mi wierzyć na słowo, że się udało. Teraz te dwa kable, zasilanie. 5 V i G. No i co już? Mam tu jeszcze jakieś inne 5 V. 3 V. VTX świeci, znaczy, że zasilone jest dobrze. To ja może sprawdzę teraz, co się pojawia w goglach. No signal. Uwaga. Odpinam zasilanie. Tararara. Ale jaki ładny obraz w ogóle. Kurde. Żadnych zakłóceń. No ja myślałem, że tu właśnie całą frajdą będą zakłócenia, że coś się będzie pojawiało. Dammit. No dobra, odłączam. I teraz skoro wiem, że... Chociaż kurde, może jeszcze spróbujemy... Na telewizorze! Mamy obraz! Czyli działa! Kurde, działa! Działa. No to reszta roboty taka raczej przyjemniutka. Teraz muszę odlutować te wyjścia, cincze. W ogóle mi nie są potrzebne. Następnie przylutuję sobie wentylator i myślę, że nie mam tu drugiego pada 5 V. Nie chcę wciskać go na siłę pod jedną piątkę. Jeszcze coś spalę, jeszcze się okaże, że za dużo prądu pobiera ten VTX albo VTX łącznie z wentylatorem, ale bez problemu taki wentylator powinien działać na 3,3 V, bo to właśnie napięciem reguluje się jego prędkość obrotową. Ciach, tyle mi starczy. O cie panie, tego się nie spodziewałem. Że pociągnę i urwie się tutaj. No i oczywiście nie da się tego rozebrać. Się przylutuje. W każdym razie, kiedy zaślę go z 3,3 V, no to powinno wystarczyć do jego działania, do wymuszenia jego obrotu powolnego. To nie ma wiać, to nie ma mi huczeć przy uchu. To ma tylko i wyłącznie wprowadzić powietrze w ruch. No śmiesznie się będzie to wylutowywało bez żadnych wspomagaczy. To jeszcze jeden element jest, żeby było trudniej. Dobra, ja tego chyba nie będę w stanie wylutować tak zgodnie ze sztuką. Więc sobie ułatwię. No bez hot aira to może być ciężko. W domu mam tylko opalarkę.
5 minutes later. Może w mało elegancki sposób, ale pozbyłem się tego. Ogólnie mam tylko nadzieję, że nic nie spieprzyłem po drodze. Ale może nie. Trzymam tutaj. A jakąś masę mam tutaj. Trochę daleko. Ale jakie to ma znaczenie? Piękny, fantastyczny no signal, czyli przetwornik obrazu działa, VTX działa, wiatraczek działa i nawet nie jest super głośny. Miałem robić do tego obudowę w 3D, chciałem sobie zaprojektować wydruk, ale pomyślałem, kurde, i zaraz powiecie, nie każdy ma drukarkę 3D w domu. No, nie każdy ma też port HDMI w domu. Także proszę bardzo, rozwiązanie problemu. Da się? Da się. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby takie urządzenie już w ogóle gdzieś istniało, bo co stoi na przeszkodzie, żeby ktoś to zrobił i sprzedawał. Jeśli nie, zróbcie sobie w domu, ale mnie to cieszy. Tym bardziej, że wszystko leżało i czekało, żeby tylko to poskładać do kupy. No, dzisiaj przyszedł mi kabelek z USB-C na HDMI, także zaraz zobaczymy, czy to zadziała w praktyce. Z moim nowym maczkiem. Jeszcze zasilanie. Czekajcie. No, zasila się z HDMI. Nie potrzeba portu USB. Ha! Tego się nie spodziewałem. Działa. Działa. Na ekranie działa. No. Można latać. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapę w górę. Subskrybuj ten kanał. A ja postaram się robić więcej takich filmów. Ja pierdzielę. Quick play. Ale czadersko widać. Do następnego. Hej.